siema, hejo. Ostatnia jazda kładem. Jadę nim na mynie. Kład ma przejechane niecałe 2000 km. Na nowym silniku MT07. W kładzie wszystko jest wymienione na nowe. Kłada sprzedaję. Jadę go wybudować, bo ostatnio jeździłem i nie do końca go dobyłem. Tak z grubszego błota, potem pochlapał się z tej reszty, co została. Kład na nowych plastikach, na nowych lampach, praktycznie wszystko nowe. Sentyment do Raptora. Sam wszystko przy nim grzebałem, oprócz swapa. Ciągle na kołkach, ciągle rozbierany. No ale tak musi być. Zmieniarka. No tak wygląda. No brudas. Nówki, opony jeszcze z cyckami. Wydech FMR. No jeszcze ostatnia jazda na miasto. Dobra, pierwszą pianą. Owale całego, potem sobie zmienię kasę. Żeby ta piana trochę tam się powgryzała. No a potem co? No detaling, nie? No to wiadomo, wszędzie to się nie dojdzie. Spienimy. Osłony. Ej, te manetki widziałem, że były brudne bardzo od błota ostatniego. Myślę, że starczy. Dawaj, dawaj. No, okłada kupiłem w 2019 roku. 5 lat u mnie. No i po półtora, po dwóch latach wypluł korbę.
to już detali nie ma już drobnie. No niestety, kłada na mlinie nie da się umyć dokładnie. To błoto, piasek wszędzie tutaj wejdzie, trzeba po prostu to wszystko ręcznie dopracować. Kolektory wyciszyć. Opony. Osiemnik jakiś się domy. Łańcuch nasmarować. Manewki tutaj poczyścić. Ta jeszcze jest w miarę, tamta jest bardzo trudna. Mam nadzieję, że odpali, bo takie mycie nie służy. Odpalił. Dobra, ostatnia jazda po mieście. Dupa mokra. Dużo przygód miałem z tym kładem. Nie dość, że się wyjeździłem na miejscówkach, na największych zbiorowniach w Polsce, to jeszcze zaliczyłem, kurde, rów, wybuch silnika. Treningi na ojce. Parę razy spadłem do tyłu. To jakaś 50. Co, kombinowałem też z wydechem. Dominatora tu kupiłem. Jak dominatora założyłem, to po prostu stracił moc. Czyli zostałem przy FMF-ie. Chciał coś pozmieniać po swojemu. Ja co bym jeszcze w nim zrobił? Ja bym jeszcze mógł w niego włożyć, powiem wam, 20 tysięcy. No to chyba by było mało. A wiecie w co? To, że ja tego nie potrzebuję. Ale takie plany były. Były, chciałem całego dolot powietrza w ogóle zmienić, Power Commandera tam założyć i dostroić go, czyli to koszt około 6 tysięcy, pewnie teraz już więcej, z 8. Oczywiście w ASG, no i w ASG cały wydech. Cały wydech zrobić. A to oczywiście FMF bym zostawił, ale wszystko co idzie od
silnika. Co jest? Ale zrezygnowałem z tego, bo wiedziałem, że wkłada długo nie będę miał. A co jeszcze by można było zrobić? Wyważyć kółka, jeszcze go poszerzyć. Chociaż dystansy ma, ale jeszcze go poszerzyć. Można by było z niego stricta zrobić na asfalt. O, motocyklistka mała z tatą. Albo z dziadkiem. No już mówi tacie, że wkład jedzie za nim. Siema. O, BM-ką jadą.